Cześć kochani, dzisiaj zabieram Was na spotkanie z książkami z wydawnictwa Forma. Są to moje patronaty. Jest poezja, jest zbiór esejów Bogusław Kierc i Uta Przyboś. Łączy te książki postać Juliana Przybosia. Osa to taki zbiór bardzo erudycyjny, zresztą w ogóle twórczość Bogusława Kierca jest niesamowicie erudycyjna i wymaga od czytelnika skupienia, rozpoznawania różnorodnych znaków w twórczości. Jest dużo nawołań do literatury, dużo odwołań do sztuki i jednocześnie wychodzenie naprzeciw przyrodzie, naprzeciw wszystkiemu, co otacza twórcę, co przeżywa. Jest tutaj przyglądanie się sobie, swojemu ciału powoli wchodzącemu w wiek, kiedy jest ono coraz mniej sprawne. Jest cieszenie się codziennością, tym, co daje cieszenie się spokojem wsi, widzenie przyrody przez pryzmat własnego ja, traktowanie tej przyrody w pewien sposób takiego, jak odbicie własnego ja. Przeczytam Wam pierwszy wiersz tytułowy. Osa Bogusława Kierca, wydane przez wydawnictwo Forma. I pierwszy wiersz. Osa. Pijemy wino. Mam go dość. Dosyć. Żeby starczyło dla tej osy, co pije ze mną. Jeszcze jakieś też mi tu brzęczą. I te ptaki, co chyba czegoś chcą ode mnie. Lecz nie wiem czego i przyjemnie mi tak nie wiedzieć. A tu tyle takich i jeszcze są motyle, i muchy, i przytułek starych drzew. A tam i na okulary wlazła i teraz już na wąsach siada. Wiatr wiotki sobie pląsa między krzewami, a niebieskie pasy koszuli chłopca z pieskiem wspinają się do nieba. Opis przerywam, bo się właśnie topi osa w tym winie. Wydobywam, a to jest moja dusza siwa. To jest właśnie w jego twórczości jest dużo takich przejść od opisów przyrody do spojrzenia przez pryzmat przyrody na siebie, swoją duchowość, przyglądanie się swojemu ciału, przyglądanie się swojemu umysłowi i fascynacja tymi dwoma elementami. A z drugiej strony jednocześnie też lekkie przerażenie, że to ciało zaczyna być coraz mniej sprawne i musi być poddawane różnym zabiegom. Kolejny tom to Płomiennie obojętne Bogusława Kierca. Jest to zbiór esejów o twórczości Juliana Przybosia. Mamy tutaj piękną opowieść o tym, jak zaczęła się przygoda z twórczością tego poety należącego do awangardy krakowskiej. Wchodzimy w różne tematy bliskie Przybosiowi. Jest tu motyw pojedynku z Bogiem, jest motyw anioła. Są to także tematy biblijne i te odwołania Bogusław Kierc ładnie uwypukla i pokazuje nam, jak w literaturze światowej były one, te motywy, wykorzystywane i w jaki sposób twórcy tworzący po Wielkiej Wojnie poruszali te tematy, w jaki sposób je pokazywali. Jest tu też sporo biografii i autobiografii. Jest przyglądanie się sobie przez pryzmat twórczości Przybosia. Jest motyw pederastii, ale jest to pederastia między starcem, który jest świadomy tego, jakim był w młodości. I to jest pederastia nastawiona na siebie młodszego, zachwyt tego, że ta miało się kiedyś bardziej niewinną osobowość, że wszystko było dużo łatwiejsze, ale też jednocześnie pojawia się dystans i cynizm wobec tego, co kiedyś napisał, wobec swojego samozachwytu sobą.
we wcześniejszej twórczości poświęconej właśnie Przybosiowi. Bardzo interesująca i zdystansowana opowieść, w której pojawia się także Uta Przyboś, czyli córka poety. Uta Przyboś-Tykanie. We wszystkich książkach poezji Uty Przyboś typowe jest to, że poetka zabiera nas do swojej codzienności. Możemy obejrzeć jej przeżycia, jej zwyczajne czynności, jak malowanie paznokci, które się staje pretekstem do tego, żeby opowiedzieć, co z tymi paznokciami robiono złego, w jaki sposób ludzkość potrafi krzywdzić się przez naruszanie cielesności. Motywy etyczne są tu bardzo popularne i powszechne. Uta Przyboś jest zwolenniczką twierdzenia, że nie ma moralności zbiorowej, ponieważ kiedy zaczyna się moralność zbiorowa, zaczyna się krzywdzenie, ponieważ w społeczeństwie jesteśmy gotowi na to, żeby na więcej rzeczy przymykać oczy. A jeśli musimy osobiście rozważyć pewne decyzje, rozważyć pewne tematy, to zaczynamy być bardziej wrażliwi i mniej krzywdzimy innych. Przeczytam Wam jeden z wierszy. Sąsiedzi sąsiadom. Co kiedy dowiaduję się, jak sąsiedzi polowali na sąsiadów? Tu z tępą łopatą, tam z bystrą gilotyną. Tak zwyczajnie, na drodze, niegdyś wspólnej, na polu, które dawało im życie. Jak czuć coś? Jak? Że ludzie ludziom kiedyś dawno, niedawno, dziś? Półrozumem dociekam, chcę przeczytać, grzebiem w sumieniu. Gdzie to jest, gdzie to zło jest we mnie? Jest przecież. Podobno dzieci ustawiali jak w szkole. Nie wiem, jak przy zabawie w pociąg? Czy może bokiem trzymały się za drobne dziecięce rączki? Patrzyły w oczy oprawcom, którzy sumiennie oszczędzali naboje. Takich przejść od zwyczajności do makabry jest w poezji Uty Przyboś więcej. Ale jest też coś takiego fascynującego, chodzenie po labiryncie technologii, przyglądanie się temu, w jaki sposób ludzie reagują na technologię. Uta Przyboś w swojej poezji wchodzi w relacje z otoczeniem. Doznaje tego otoczenia, to otoczenie ją obserwuje, ona obserwuje i uwypukla się to, co kiedyś złego lub dobrego mogło się stać. W Wielostronnej mamy podobnie właśnie, że jest właśnie dużo tych motywów wchodzenia w relacje z otoczeniem. Przeczytam Wam jeden z wierszy. Uta Przyboś, Wielostronna, wiersz erotyk. Wciskam pendrive'a w szparkę, laptopa cicy. Błyska światełkiem jak plemnik merdający ogonkiem. Lubię to czule, choć potem brutalnie wyrywam, ale DNA myśli zapładniają dalej. Jednocześnie technologia, jednocześnie takie związki damsko-męskie, jednocześnie ta brutalność pewnego rodzaju, bo jest naruszanie, wchodzenie w strefę. Szukam jeszcze, co bym mogła Wam przeczytać. Data urodzenia. Każdemu nowemu można przypisać 8 cyfr. Co najmniej.
numerolodzy i urzędnicy przywiązują wagę życia do tak małej kombinacji. Mimo waśni i wojen, na miliardach laptopów, telefonów, na stacjach, w domach, w więzieniach, ukazują się te same cyfry, równo oddalone od punktu, od którego liczymy życie w przód i w tył. Od danych nam liczb naturalnych, my żywi, oddalamy się do limes nieznanego. W myślach naszych zaległy się i urojone. I jeszcze jeden wiersz, wielostronnie. Wielostronnie skonieczności, przymusu, łapczywego łapania, znikania, stwarzania, chcąc, nie chcąc w słowa, aż wyzwolą z wszystkiego, los wie, nieskończenie wielostronną księgę rozłożyć w krąg, aż początek spotka się z końcem, strony rosnąć będą wzdłuż i wszerz, promienie w całość, w omfalosu, z omfalosu grzbietu klejem z mych kości spojone, albo stronę jedną złożyć w dziecięcą zabawkę, piekło niebo, lub w kadron polecieć przemyślny, polepić przemyślny na tron. Dziękuję bardzo i zapraszam do czytania.